Hola amigos, jestem Miguel Bravo. Dzisiaj pokażę Wam technika filetowania ryb na przykładzie króla świątecznego stołu, czyli karp. Przez jednych uwielbiany, a przez drugich nienawidzony. Moim zdaniem trochę niesprawiedliwe, dlatego że dobrze przyrządzana to jest bardzo dobrą ryba i nie czuć tych ości, które ma w środku siebie. To też przy okazji pokażę Wam technika nacinania, tak żeby ości, które zawiera karpia, kompletnie bez znikały. I nawet dzieci będą mogli jeść bez żadnych ryzyku, ani strach, ani męczenia się z ościami. Zaczynam od patroszonego karpia. To jest odmiana królewski, karp królewski, tak? Najczęściej używany w całej Polsce i na pewno każdy z Was spotykał przynajmniej raz na wigilijnym stoliku. Najpierw skrobiamy te łuski. Nie ma ich dużo z tej odmiany karpie, ale są twarde i na pewno będą nam przeszkadzać po pierwsze z filetowania i po drugie oczywiście spożywania. Wystarczy nożem pod kątem około 40 stopni do skóra skrobać, tak jak weźmy ugoliłe rybę i uważaj, nie za mocno naciskać, żeby się nie naciąć to skóra, zwłaszcza jeśli masz bardzo ostry nóż. Wypukamy z tych łusek i teraz czas naciąć łba. Żeby było nam najłatwiej, nie nacinamy nad linią skrzeli, tylko na linię pod płetwy, pod pachą. Najpierw na spokojnie oddzielimy mięso aż do kręgosłupa z obu stron. Potem jeszcze z góry i teraz stawiamy nóż nad segmentami kręgosłupa i za jednym ciosem, taką gilotyna, będziemy mieli gotową tuszę. Nie wywalaj głowa, ona nam się bardzo przyda do robienia bulionu rybnego, który może być podstawa do jakiejś zupy albo jakiejś sosy. Jeśli nie masz teraz okazji, to możesz śmiało ją zamrozić i wyciągać, jak będzie Ci potrzebna. Teraz, żeby oddzielić fileta, musimy znaleźć tą linię grzebietową. Stawiamy nóż troszkę nad nią i pod delikatnym kątem do kręgosłupa. Zawsze bliskości, wtedy tracimy jak najmniej mięsa. Najpierw otwieramy i przyjeżdżamy kilka razy, zawsze pod delikatnym kątem. Zobacz, jak łatwo oddziela się mięso. Naprawdę bez wielkiego wysiłku. Kiedy dojdziemy do żeberek, tam znajdziemy naprawdę twardych kości, które jeszcze są pod innym kątem, więc trzeba kąt dopasować noża, a nie naciskać na szyła. Jak widzicie, ości niełatwo ich kroić, pomimo że nóż jest ostry, więc lepiej nie męczyć się, a dopasować kąt noża do kierunku ości. Oddzielamy fileta od ości z żeberek i jak nam zostało tylko ogon, wbijamy nóż i w kierunku ogona, zawsze zachowując kątu, oddzielimy resztę fileta. I listo! Ładny filet, prawda? Jeszcze możemy go tak dopracować, żeby był idealnie oczyszczony, ale to do tego dojdziemy potem. I zobaczcie, jak korpus jest ugolony od mięsa, tak żeby prawie ani jednego grama się nie traciło. Z filetem z drugiej strony zrobimy to samo. Akurat z tej perspektywy lepiej widać, więc macie powtórkę. Korpus zostawiamy na bulion i teraz jest czas dokładnie oczyszczać tego fileta. Tutaj, w płetwie, tam gdzie była płetwa grzebietowa, mamy kilka. Zawsze pod delikatnym kątem, ciach i bardzo łatwo odchodzą. Teraz oddzielamy ości z płetwy analne, przy okazji trochę tego przerostu tłuszczego, który znajdziemy w żeberkach, i ości z płetwy brzusznej. I mamy piękne filet z karpia. Teraz jest idealny. Teraz pokażę Wam, jak można podzielić go na trzy części. Ogon, żeberka i polędwica.
Karp, jak każdy wie, ma naprawdę ogrom ości. I to w międzymięśni, które nawet nie da się ich wyciągać pensetą, ile byś nie miał i umiejętności chirurgicznych. Ale nie wszystko stracone. Jest technika, która nam pozwala jeść tą rybę bez obczucia tej ości. Ta technika się nazywa nacinania. W ten sposób, gęstość o 3 mm, nacinamy mięso do skóry. Z uwagą nie naciskać skóry, dlatego że ona nam utrzymuje strukturę tego kawałka ryby. I tak wygląda pięknej, ponacinanej polędwice z karpia. Powtarzam, starasz się nie naciąć skóry, bo ona nam utrzymuje strukturę. To samo robimy z mięsem z żeberkami. Co prawda w nich nie ma za wiele ości, więc nie będzie słuchać tego krusina, ale też zrobimy to ze względów estetycznych. Bardzo fajnie to wygląda. Nacinamy też ogon i listo. Możemy też naciąć filetę w całości, nie trzeba podzielić na takich części, tak jak ja robiłem, i ewentualnie poporcjować, tak jak na przykład się robi z łososiem. I taką techniką można przyrządzić filety z karpia, tak żeby nie było tych ości. I zamiast być męczące jedzenia ryby, to będzie przyjemne. Wiecie, co jeszcze nie jest męczące? Zasubskrybowania, lajkowania, skomentowania. Co jeszcze miało być? Udostępniania. Poćwiczcie przed Wigilii, macie trochę jeszcze czasu, żeby wprawiać się w tej techniki. Niedługo filmik z przepisem o karpie konkursowej. I tylko mi został Wam podziękować za oglądanie. Muchas gracias i hasta la vista.